Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Grzegorza Kazdepkę. Co to znaczy? Czyli ponad dwieście zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń. Czytają Hanna Kinderkis i Leszek Filipowicz. Być nie w sosie. Babcia Marysia zapowiedziała, że jej noga więcej już nie postanie w domu Bartusia. A wszystko przez tatę. Dlaczego przeze mnie? jęknął tata. Bo gdy przychodzi z wizytą, zawsze jesteś nie w sosie, warknęła mama. I nie potrafisz? Albo nie chcesz tego ukryć? Myślisz, że tego nie widać? Bartuś? Uważnie przyjrzał się tacie. Rzeczywiście, mama miała rację. Mógłbyś chociaż raz się postarać, powiedział Bartuś, gdy zostali już sami. Ba, myślisz, że to takie proste? Westchnął tata. No, nie przesadzaj. Co w tym trudnego? Bartuś prychnął z lekceważeniem. Przecież potem się umyjesz. Tata wybałuszył na Bartusia oczy. O czym ty mówisz? zapytał. O sosie. Bartuś spojrzał na tatę niepewnie. Skoro babci marysi tak zależy, żebyś się wysmarował. Tata parsknął śmiechem. Minęło sporo czasu. Zanim wreszcie był w stanie wykrztusić choć słowo. Być nie w sosie, wyjaśnił w końcu, znaczy być w złym humorze, źle się czuć, być źle usposobionym. Wyobrażasz sobie minę babci, gdybym otworzył jej drzwi cały wysmarowany sosem? Bartuś uśmiechnął się. Ale wyobrazić sobie tej sytuacji nie potrafił.